mamy. Idziemy sobie. Mamy sobie tutaj fryzjera, jakiegoś małego. No i zobaczcie, coś sympatyczne. Taka typowa mała mieścinka, ale ma swój klimat. Ma swój klimat, więc to nie jest tak, że wiocha, tylko że jest naprawdę przyjemnie. Eurobistro, europejsze specjalitet. Tak jest. Zdecydowanie za Ford. No słuchajcie, no tutaj mamy alfabet tego, no niestety wam nie przeczytam, bo no mam problem jeszcze. No, pizzeria Mario. Otwarta. No i fajnie. Jest co zjeść. Jest co wypić. Powiem wam, że nagrywam kamerą ręczną. Tą właśnie moją, co więcej trzymam, z tego względu, że miałem awarię karty pamięci w telefonie. W telefonie czasami widzę, robię zdjęcia, to jest ok, ale jak nagrywam dłuższy film, czasami się potrafi spieprzyć z niewiadomego powodu, więc użyłem kamerę ręczną, nie używałem jej dosyć dawno. No, kamera mi odwykła. Sobie idziemy. Widać, tutaj się drzewo zaatakowało nam znak drogowy, no ale jeszcze nie ma tragedii. I tak, tutaj mamy tam w oddali. W głębi jest biuro podróży, widać razy biuro. Mamy aptekę. A widzicie, w lewo do stacji kolejowej, w prawo do autostrady A11. A na wprost jest Polska. Ten McDonald's już nie dotyczy, ponieważ znajduje się po drugiej stronie granicy światów. My się jeszcze kawałeczek przejdziemy do tego skrzyżowania, ponieważ dalej mi coś tu ciężko zasuwać. Ślusarz i dorabianie kluczy. Jakby ktoś mi zarzucał, gdzie my jesteśmy, to macie dowód. Po drugiej stronie ten budynek, który widać, to jest budynek, o, rzeźba z totem, to jest budynek gminy, gdzie bank. Trzeba. Ok. Sobie nacisną dla samego siebie. No, idziemy dalej. Z
idziemy dalej. Tutaj mamy Spartas. Przejdę specjalnie tędy, żeby było ładnie widać. Widać. Jest przyjemnie, jest fajnie. Jest zimno, ale jest całkiem fajnie. Mamy, proszę was, Spartasę. Spartasę to nie jest bank. Spartasę to jest kasa oszczędnościowa. Coś podobnego do polskiego stoku. Ale na temat banków w Niemczech, ich filozofii i tych kas, to się będę wypowiadał w oddzielnej części. W oddzielnej części. Proszę bardzo. Dla niedowiarków, że jesteśmy w Leknic, tak, jesteśmy w Leknic, macie adres. A tutaj dla tych, którzy nie wiedzą, że biznesy się rozwijają, tutaj mamy tę drogostazową, w prawo Bahnhof, czyli dworzec kolejowy, ewentualnie może być także autobusowy, bo może być, jakby będzie bus Bahnhof, to będzie autobusowy, ale w tym wypadku to jest dworzec kolejowy tutaj, w tej miejscowości. W lewo A11 do Szwed, Kraków i to nie jest Kraków, to jest inna miejscowość, taka mała, mniejsza, ale także A11 kierunek Pomelen Szczecin i kierunek Berlin, na wprost Pasewalk i A20, to jest ta autostrada bałtycka, o której wspominałem, która prowadzi z Lubeki poprzez Drake za 11 aż do Szwed, więc jest fajnie. Przejdziemy tędy, ale wszystko zadbane, wszystko to naprawdę jest super, jest super. Jest ok. Nawet przechodzi na czerwony w tej chwili. Szczerze mówiąc, nie chce mi się. Mógłbym, ale mi się nie chce. Zgodnie z przepisami, znaczy przepisami. Zgodnie z przepisami, wszyscy chodzą tutaj. Mógłbym przejść na czerwonym, ale szczerze mówiąc, mi się nie chce. Jest wczesna godzina, bo jest przed 12. Jest zimna i diabli. W tej chwili sobie wracamy tą samą drogą. Podjedziemy tutaj jeszcze sobie nad jeziorko. Mam nadzieję, że jest otwarte, bo chcę wam pokazać. I jedziemy dalej w trasę. Jedziemy dalej sobie w trasę. Mówi się taki dzień właśnie trasowy. Balon. Ten budyneczek mały po drugiej stronie, pod tym drzewem dużym, to jest toaleta publiczna, bezpłatna publiczna toaleta zlokalizowana w łatwo dostępnym miejscu. Mądre, mądre i bardzo się powiedzieć, wygodne. Po drugiej stronie mamy bloki, widać, że typowe NLD, ale to jest zadbane, jest fajnie. Jest fajnie. Te miasteczka mają taki senny klimat. To są dosyć noclegownie. To są bardzo te miejscowości pod dużymi miastami, pod Berlinem i tak dalej. To ludzie przyjeżdżają, śpią. O. Przechodziłem i nawet bym zauważył, patrzcie. Czad dzikiej róży. Dzika róża. Przy chodniku jest droga. Jest czad dzikiej róży. Jednąc
No i ta i mała jarzębinka. Mała jarzębinka, takie właśnie drzewka. Idziemy. Tutaj te czaszki sobie rosną. Skrzyżowanko. A tych już nie widzą. Przecież ulicy jesteśmy na tym skrzyżowanku jesteśmy. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Nie wiem, czy zauważyliście, ale może się nie zauważyć, bo Beleka mi wysiada od kamery. Trzeba ją przyzwyczajać do tego uchwytu. Na nowo. Ludzie bardzo pozytywnie reagują wszędzie, gdzie się człowiek... O, mamy sobie ciost. Lotto. No, tutaj pominę. Ale wiadomo, ludzie pozytywnie reagują. Symbol naszych czasów, maszt telefoniczny, żeby telefony miały zasięg. Idziemy. To jest bardzo... Widzicie. Idziemy sobie. Kurwa, ale chłodno. Łaki ładny. Widzicie? Śliczne. Cieszmy się z małych rzeczy. Cieszmy się z małych rzeczy, naprawdę. O, bateria mi się kończy. Bateria mi się kończy, więc muszę przerwać tą relację. Zaraz widzimy się. Za chwilę. Idziemy dalej. Podładowałem odrobinę baterię. Widzimy, ten kościół, po którym byliśmy i zaskręcamy w lewo sobie. Idziemy. Spróbujemy się. Po tej stronie mamy sklep Rewe. Stacja poczty, która jest wewnątrz, jest od 8 do 20, od poniedziałku do piątku i w sobotę od 8 do 13. I się zbliżamy do auta. Kurnia, ale zimno, ja pierdyczam. Dobra, stoi już autko. Pa.